Siemaneczko Diablomaniacy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo w poniedziałek, ponieważ wczoraj stream się nie odbył. Była szybka zmiana planów i streamek jest dzisiaj, więc witam was serdecznie. Będziemy kontynuować naszym paladynem, trzecim już z kolei, który na szczęście radzi sobie świetnie. Kamil Magdziak, siemanko. Nie, to będzie multiplayer na hardcore. Nie wiem, czy masz, Kamil, konto na hardcore. W każdym bądź razie, chciałem standardowo rozpocząć od podziękowań. Witam Przemysław Orzeżewski, siemaneczko. Krzysztof M, cześć. Rondel 12, cześć. Witam, witam. A więc tak. Dziękuję wszystkim moim donatorom i wspierającym, a w szczególności Andrzejowi Kisiela, obecnemu tutaj, dzięki kolego, wspierający VIP, wspierający pro Pan Szaka, Dawid Czech i wspierający podstawowi Domo L, Marcin Gawlik, Mateusz Olszański, Przemysław Orzeżewski i Haro 0123, Har 0123. Grzegorz Faliszewski, witam serdecznie. Piotrek Gołuński, siemanko. Tak. A teraz donatorzy. W szczególności chciałem podziękować Wojtkowi Wolskiemu. Dziękuję ci, Wojtek, serdecznie. Andrzejowi Kisiela jeszcze raz tak serdecznie dziękuję. Limon, Ryba, Cialis, Grzegorz Faliszewski obecny tutaj, dziękuję ci, Grzegorz. Dawid Czech, Paweł Oniasty, Fabian Olkiewicz, PoTF, Artur Kobylarz, Proland Joker, Patys, Jeregor, Pan Szaka, Jan Szczupik, Domo L, Piotr Czapla, Smyrtuś, Kreda, Otesu, Rips, Jonanik i Mroziko. Dziękuję wam serdecznie, witam Mr. Domino 13. Możecie mi napisać, jak tam słychać. A więc tak. Kontynuujemy grę naszym paladynkiem, który ma 82 poziom i całkiem fajnie sobie radzi. Zaraz przejdziemy do niego. Chciałem dzisiaj na tym streamie obgadać to, co będę właściwie robił, więc chcę nabić po pierwsze expa dużo, po drugie chcę znaleźć coś fajnego, żeby kupić sobie coś nowego. Najlepiej powiem, co po kolei sobie najlepiej kupować na hardkorze. I po trzecie, coś wam podpowiedzieć, jak to robić. Pokazać może coś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na samym początku będę po prostu sobie grał. Tak wygląda mój paladynek, 8-2 level. Nie miałem zbytnio czasu, żeby grać, ale coś tam stworzyłem. Mr. Domino w Project Diablo 2. Trzeba poczekać jeszcze na zmiany w becie, ponieważ będą jeszcze zmiany i poczekaj jeszcze trochę. Musisz poczekać na sam koniec przed zmianami, bo wtedy może być tak na przykład, że jawazonka jest teraz mocna, a może ją jeszcze znerfią, tak? Także w Project Diablo 2 właśnie. Pogadajmy chwilę o nadchodzących rzeczach, co się będzie działo. Witam cię po TF. Fajnie, Piotrek Gołyski, że ci idzie w czarodziejką. Bardzo się cieszymy. Więc Mr. Domino 13. Będę grał oczywiście Project Diablo 2, trzeci sezon. Jeszcze nie wybrałem postaci. O, dzięki ci, Andrzeju, za donata. Dziękujemy serdecznie. Niech rośnie, święty rycerz, tak? Zaraz będziemy, Andrzeju, grać.
A jeszcze odnośnie trzeciego sezonu Project Diablo 2. Będzie beta, być może będę grał w niej nawet. Tomasz Panol, siemanko, po TF strasznie mi przykro. Ja już widzisz dwa razy zginąłem. Cieszymy się, Piotrek, że ci fajnie idzie na Players 8. Lexus, cześć. Czy dasz jakąś radę, bo przeszedłem grę barbarzyńcą, odblokowałem koszmar i strasznie słabo idzie. Gdzie można farmić? Zdecydowanie, Lexus, polecam ci zaopatrzyć się gdzieś na ekwipunku w takie coś jak druzgocące obrażenia i wykradanie życia i szybkość ataku. Ale crushing blow, czyli druzgocące uderzenie, można łatwo zdobyć w broni, robiąc słowo amtir, następne słowo sił, czyli siła, następne słowo jest bardzo dobre, czerń. Myślę, że amtir, dwusokietowe item w broni, bardzo szybko ci się uda zdobyć. Lexus. I to przeniesie cię bardzo szybko, ponieważ masz prawdopodobnie za małe obrażenia. Nie wiem, jakim skillem grasz, ale polecam ci Frenzy albo Trąba Powietrzna. Piotrek, w czarodziejce to wszystko w żywotność bym dawał, jak grasz na softcore. No, zdecydowanie Lexus, wtedy jeszcze musisz normal pograć. Ale o tej broni... Dobra. Co tam u naszego paladynka? Wchodzimy do gry. Stworzę grę NIT CTA 1 BO, ponieważ takie coś potrzebuję. Tak wygląda nasz paladynek. Siły tyle, żeby itemy założyć. Ja zależy właśnie, jakie mam itemy, ale na 40 przeważnie wchodzę. Ponieważ mam dobre słowa runiczne przeważnie i... Jakie mamy itemki na sobie? Heart of Oak, Serce Dębu, Chaco, Herald Zakarum, Skulders, Amulet 2 do Paladyna, Szpony Trangula na Faster Castrate, Ringi Faster Castrate. Ten pasek jest ewidentnie po to, żeby mieć wyższe resy i trochę siły. I te buty są dodatkowe MF, mają 40 biegania, 45 do życia. Taki na razie jakiś combo mam. Tutaj mam też ring na 10% szybsze rzucanie czarów i dobre resy. Co udało mi się ostatnio porobić, to kupiłem sobie Skuldersa, ponieważ resy mam i tak 7-5. Nie potrzebuję już resów w zbroi. Ja widzisz, na przykład na tą tarczę potrzebuję mieć 142 siły, więc z tą siłą to różnie może być. Możesz potrzebować 110, możesz potrzebować 120, zależy jakie itemy masz. Jeżeli grasz na single player, to jak najmniej dodajesz w tym momencie, jak chcesz coś założyć lepszego, to w tym momencie dajesz więcej siły, tak? Dobra.
Więc nasz paladynek sobie już radzi, bardzo spoko. Najemnik ma olśnienie, ale będę robił nowe olśnienie. Ral. Tir. Tal. Sola musimy znaleźć. Jak widzicie tutaj na zdobywałem już dobrych run. Mam trzy male, pula, Lidlesa. Lema. W każdym bądź razie chcę kupić CTA1, czyli Call to Arms. Dlaczego to jest takie ważne? Zobaczcie, że jeżeli będę miał ducha i tutaj będę miał CTA, to mam tak, 2 do okrzyku, 1, 5, plus tutaj będzie 2. Czyli będę miał 7 do okrzyków, czyli moje życie podskoczy z 1500 na 2000. Jak nie więcej. Przy CTA1, tak? A jest możliwość 6, ale CTA 6 kosztuje bera, czyli bardzo dużo, a CTA 1 być może że 2 i za 2 isty uda mi się kupić. Więc jak najbardziej w tym momencie najbardziej wartościowym itemem jest dla mnie CTA. I najbardziej potrzebuję je zdobyć. I muszę coś dobrego wyfarmić, żeby kupić, tak? Jestem w grze, potrzebuję CTA 1, bo i będę sobie tu siedział i będę próbował je zdobyć. Może ktoś przyjdzie, może ktoś zaproponuje jakiś trade. Ludzie bardzo nie lubią takich słabych itemów, znaczy słabych itemów. Takich low itemów, to znaczy, że jeżeli CTA jest tam poniżej 2, 3, czy tam no, jest 2 albo 1, to bardzo... Nie, ja potrzebuję byle jakie CTA, Andrzeju, ale stać mnie w tym momencie na CTA 1 tylko, więc muszę kupić 1 chociaż. Bazy nie potrzebuję, ponieważ on kosztuje chyba z, nie wiem ile listów, z 6. Więc nie będę robił na pewno sam CTA. Chyba że znajdę Oma, no to jak znajdę Oma, no to wtedy... Można, Piotrek, oczywiście, że można, tylko bardzo trudno to jest zrobić. Natomiast na Battle.net możesz kupić sobie itemy, tak jak ja sobie na przykład pokupiłem. Masz runę, na przykład mal i czako jest warte mala. To jest warte więcej, no więcej, to jest warte mala. Można sobie po prostu na przykład sprzedać to za pula i kupić sobie coś lepszego za to. Na przykład jakiegoś harma albo coś tam w tym stylu, tak? O, mogę sobie na przykład... Mam harma 17 do obrona, 20 do życia. Podejrzewam, że ten harm jest bardzo drogi. Może być warty nawet Vexa albo coś w tym stylu. Może nie, może Ista albo coś w tym stylu, ale sprzedałbym go, a kupił sobie na przykład to CTA, tak? Więc dobra. Co ja farmię przeważnie? Farmię zawsze szenka. Później Pindla, bo jest blisko. Też ma dobry drop. Na światłość. Cóż to za miejsce?
Sebastian Lange, siemanko. Nie, po prostu będę rzucał często. Będę rzucał częściej wtedy. Nie przeszkadza mi to zupełnie, że ma krótszy czas. Jest i tak bardzo mega wartościowym itemem na HC. CTA. Czyli będę robił, robię Szenka. Piotrek, wolę na single player, gram takie itemki, można wy... Można, mimo tego ja nie kupuję za prawdziwe pieniądze itemów, tylko znajduję inne i zamieniam. Duker, a jaką postacią grasz i powiem ci, co potrzebujesz mniej więcej, żeby na hell wejść. Później idę sobie na Travinkal. Słuchaj Sebastian, jak masz CTA 1 i masz 5 do skilla, to tak rzucasz takie okrzyki, jakbyś miał CTA 5, także... A jest max 6, więc to zupełnie nie ma znaczenia z tym czasem. Andrzej, ty mi swojego CTA nie oddawaj czasami, bo ty potrzebujesz CTA. Kupiłeś sobie, a teraz będziesz mi oddawał. Nie, nie, nie. Jest taki przeskok, że jeżeli masz już CTA, to jest bardzo trudno już zabić postać. Nie chcę, żeby najemnik zginął. No chodźcie, chodźcie. Myślę, że będzie Maksymilian można kupować. Niestety. Nie wiem, o czym Andrzeju mówisz, wiesz, bo... Mój najemnik ma ten, olśnienie, traszery i twarz Wilhelma, ale wolałbym coś z wykradaniem życia tutaj. Muszę, najlepiej by mi pasował ten, Vampire Gaze. Najbardziej. Maska Talarasza od biedy by mogła też być. Natomiast najemnik w tym momencie nie jest dla mnie jakiś bardzo wyjątkowo ważny. Czego potrzebujesz? Tak, w drugim akcie się zdobywa kostkę Hora Dreamów. Dobra, i teraz będę chodził sobie na Diablo. I później na Bala, tak? Można jeszcze krowy robić. Paladynem dwa spiryty sobie zakładasz. Tak jak tutaj. Duch, duch. Wiedza, hełm. Smoke, dym, tarcza, zbroja. Oczywiście Paladin Hammer, tak? Olśnienie w broni najemnika. I wszystko resztę na resy.
I 70 level i możesz wbijać. A czarodziejkom podobny zestaw. Tylko i wyłącznie czarka, ten, tarcza. O, rękawice. Na manę wypadły. Powolutku będziemy sobie farmić. Andrzeju, jeśli tam chcesz dołączyć, to śmiało wbijaj. Siemka Michał, witam serdecznie. No pewnie, że opłaca się farmić ubery. Torcze są bardzo drogie. Oczywiście, że opłaca się farmić ubery. Jest to chyba najbardziej opłacalna, jeśli ma się dobrą postać. Nie, miecz najlepiej. Miecz, no albo różdżka, albo miecz, no. Różne możesz bronie nosić. Kula w takim przypadku, tak? Piotrek Gołuński. Mała tarcza i najlepsze jest Hoto, nie? Jeden z najlepszych itemów to jest Hoto, nie? Jest jeszcze oczywiście Dead Phantom, Eshuta, jest Oculus, jest kilka dobrych różdżek, jest kilka dobrych psów runicznych. Spirit jest niezły, zależy czy na Project Diablo, to akurat Spirit jest mocno do ten. Ale Andrzeju, ja nie mam OMA. Nie poskładam tego seta. Ja chcę kupić gotowe już. Poczekaj Andrzeju, bo nie rozumiem o co chodzi. Na czarkę też dwa spiryty, tylko że żeby znaleźć Mister Domino, ty grasz na Project Diablo, a spiryty są na Project Diablo mocno znerfione, nie? Mocno, no dosyć mocno znerfione są. No. Ja mam takie CTA przygotowane, ale nie poskładane. To myślę, że to będzie dla widzów fajnie, jak sobie to poskładasz i wymienimy się za runę. Tak, abym się nauczył handlować, oboje będziemy win. Andrzeju, no to wpadaj do tej gry mojej i zobaczymy co tam, bo ja nie wiem dokładnie o co ci chodzi, ale ja mam tylko 3 male i pula. No tak, Mr. Domino na Project Diablo 2, zobacz jakie spiryty na zwykłej grze są mocne, tak? No to dawaj, no to złożymy to CTA, a ty na żywo, a ty i tak je weźmiesz sobie. Tak czy siak ty je weźmiesz.
Nie pytaliśmy się jeszcze Dukera, gdzie on gra, bo Duker nie powiedział, gdzie gra. No na pewno, Andrzeju, się dogadamy. Ja myślę, że powinieneś to CTA zatrzymać po prostu. Tylko możemy je najwyżej na żywo złożyć. Ja najwyżej zarzucę okrzyk i pokażę, jaką to daje przewagę mocną. A ja swoje CTA i tak sobie kupię i tak. Ja mam na Mr. Domino, jak widziałeś, na Project Diablo 2, druida na summoning i też jest bardzo dobry. Dawid Czech, siemanko. Nie, to tylko dzisiaj wyjątkowo, Dawid. O, przyszedł ktoś. Prawdopodobnie ten kolega nie będzie chciał z nami zatradować, ale może następny. Dobra. Słuchaj, ja gram na klasyku bez dodatków, ale gram też w Project Diablo 2. Siema Tomek Siek, mam pytanie, bo gotuję jajka już pół godziny, a one są coraz twardsze. Co robię nie tak? Chyba wrzątek powinieneś je wsadzić. I parę minut i powinno być dobrze. No dzięki, Dawid, dzięki, fajnie. Dzisiaj tak do 22:30. Trochę też krócej, ponieważ muszę, mam nockę dzisiaj i tak wyszło, że... No to dobrze, no to jeżeli grasz na plagi... Plagi jest do singleplayerowej gry, ja gram na wszystkim naraz. Nie ograniczam się do wyboru jednej rzeczy, tylko na wszystkim naraz gram. Plagi jest bardzo fajne na singleplayer, żeby grać. Można zdobyć wszystkie runy na singlu. Nie. Ja gram na tej samej kopii na plagi i na Battle.necie. Mam tylko doinstalowane plagi i włączasz z innych skrótów.
A ja muszę sobie najemnika odkupić. Zostań na chwilę i posłuchaj. Witaj. No to słowa. Słowa, Maksymilian, a nie runy. Czyli wszystkich słów runicznych nie będziesz miał, chyba że plagi sobie zainstalujesz. Kurde, żeby takie potwory zabijały mojego merca. O, Rubens, siemanko, witam cię serdecznie, kolego. No, muszę jakąś inną maskę założyć. Czego ci trzeba? A to mana mi nie będzie potrzebna. O, jest i Andrzej. Jeden z widzów wszedł do nas. Nie różni się. Jak to było? Jak to było? Muszę wejść na chwilę na Google, żebym nie pomylił run. Amdral Mal Ist Om. Nie mam runy RAL. Am RAL MAL IST OM. Dwójka wyszła. Dlaczego CTA jest takie mocne? Zobaczcie. Zarzucamy sobie okrzyki od Barba. Miałem 1400 życia. 2100. Jacyś ludzie poprzychodzili i mi tutaj wrogość okazują.
Aha, bo to jest otwarta gra. Dobra, zmienimy grę. Tomasz 2, hasło 2. Andrzeju, dawaj do naszej gry. Dobra, zrobimy jakiegoś balka. Czemu to CTA jest takie mocne? Zobaczcie. Z 1400 na 2200 życia. On ma lepsze, bo lepsze już. Siemka Anubis zdecydowanie zakupione i będzie beta i będę streamował. Pięknie, 8-3 level. Jakoś w sierpniu ma być, ale dokładnie nie wiem.
Ale w nowym sezonie ma być już ulepszona Enigma znowu. W trzecim sezonie. Enigma ma być przywrócona do używalności. Ja Daker mimo wszystko i tak zagram w Diablo 4 zdecydowanie. Lubię Diablo 3. O, siemanko. Viola, cześć. Wczoraj nie było właśnie streama. Musisz, Viola, znowu na Discorda wejść, bo widziałem, że tam jakoś opuściło twoje konto i tam byś miała tak tę informację, że nie ma. No, tam informacja na Discordzie było. W Discordzie była informacja i... Kleszcz, siemka. Nie, ja grałem tylko na Battle.necie w Project Diablo 2. Dziken Puken, siemka, witam serdecznie. Grałem też sporo, znaczy sporo, trochę w sumie tylko w Path of Exile, bardzo fajna gra. Podoba mi się. Bardzo mi się w niej podoba, że jest handel, taki jak... Siemka Józek, tak, na HC gram. To jest Natalia oczywiście. Nie, 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 nie w żadnym wypadku. Nie wiem czemu tak na tym... Nie, nie grałem w Grimdawna, nie grałem. Muszę nadrobić tą pozycję. Dobra, idziemy na bala. Siema Jakub Kusek, cześć. Prawdopodobnie Dziken tak, tylko że teraz jest... Widzisz, teraz jest ten Diablo 2 Resurrected. Może gdzieś między Diablo 4 a przed Diablo 4 gdzieś wcisnę tego ten POE. Zobaczymy, jak będę miał ile czasu na streamowanie. Spoko Rubens, nie ma sprawy. Dobra, idziemy na bala. Oskarski, siemanko. Siemanko, Toni.
zginął. Ciężka mapa się trafiła. Piotrek, dopiero po 75 levelu się zdobywa mapy. Project Diablo są mapy. No tutaj mam pomoc Tony Bane. Mapki może nie, ale mogą coś innego dodać. Mogą jeszcze inne ubery dodać. Chociaż mapki by były najlepsze, nie? Mogliby to naprawdę fajnie zrobić z tymi mapami.
Na pewno powinni jakieś zmiany dać i myślę, że będą zmiany. Myślę, że będą zmiany. Siemka Greg M. Nie no, to jest już któryś tydzień tego ladera, już nie pamiętam który, ale już jest trochę minęło. O, szczelinki czy mapy. Myślę, że za bardzo nie będą szaleć, ale coś tam pododają. Może nawet nowe itemy, może nowe jakieś możliwości będą, ale myślę, że mogą dodać nowe ubery, nowe itemy, nowe słowa runiczne. Takie rzeczy mogą pododawać. O, Tomas, siemanko, dzięki wielkie za donate'a, przyjacielu. Mega, mega dzięki. Nie mam Infinity na razie. To jest hardcore. Bo może bym sobie Diablo pograł w tego Immortala, ale nie mam za bardzo czasu. Za dużo mam innych rzeczy do zrobienia. Nie starczy mi już na. Kurde, na helu zrobiłem. Nie, dobrze, no normalnie. Dobra, kupię od niego to CTA 2. Frager, siemanko. Tak się właśnie zwiększa siłę postaci. Coraz bliżej do 2R. Dobra, teraz zrobimy takie coś, że pokażę wam, jak można się wzbogacić mniej więcej w zwykłym Diablo. Jak ja to często robię.
Oprócz tego, że znajdujemy itemy i je wymieniamy, to jeszcze można miksować harmy i skillery robić. No ja nagram Tony Bene gram na hardkorze, Greg M gram na hardkorze, więc kurde, ducha nie będę mógł założyć, kurczę, balans. Nie, no to wyrzucę, bo to mi nie jest potrzebne. Ta. Dobra. Tak. Aha, jeszcze coś w łapę mogę złapać. Okej. Normalnie prawym naciskasz w tym, na w Da się wszystko frager zrobić. Napisz do mnie na priv, co potrzebujesz. Nie będziemy teraz tego roztrząsać. Da się radę wszystko Greg zrobić, tylko trzeba chcieć. Ja już 3 razy zginąłem i to trzy, no. To jest trzecia postać. Jak ja się próbuję wzbogacić? Próbuję zmiksować harma. 3 perfekty. Najlepiej jakiś wysokopoziomowy harm. To jest Sanktuarium Chaosu. I próbujemy trafić z killera, tak? Z życiem najlepiej. 33 do życia. Na filmikach z Projektu Diablo było widać, jak kilka razy mi się te skillery udają. No a dzisiaj się niestety nie udało. Spoko, Andrzeju. Ja gram w okienku, frager, i po prostu w OBS-ie wciskam na Diablo 2 prawym i masz dostosuj chyba, czy teraz nie będę, transformuj i rozciągnij do rozmiaru ekranu. I wszystko. W OBS-ie to robisz. Dobra. Andrzeju, pykniemy jeszcze jednego bala. Te esencje są po to, żeby mieć darmowego reseta. Ja gram frager w okienku, bo ja już się przyzwyczaiłem. Tak. Chociaż można też grać na pewnym ekranie i streamować, bo też tak robiłem. Wszystko się da frager zrobić. Wszystko się da zrobić. Zdecydowanie wszystko się da zrobić. Tylko
Tylko, że wtedy pasowałoby mieć drugi ekran, tak? Na bossach Tony Bene. Z każdego bossa to leci. Każdy kolor leci z oddzielnego bossa. Andrzeju, jesteśmy w grze Thomas 4, hasło 4, jak coś. Można podnieść lód. Tutaj trzeba nacisnąć. Ograbienie zwłok. Dera, dera, dzięki wielkie za suba. Witamy Cię wśród diablomaniaków. Andrzeju, jeżeli słuchasz, to gramy następną grę. Tak, tylko na piekle, Tony Bene. Dzięki Andrzeju wielkie za ten, a za CTA jeszcze się rozliczymy. Jeszcze ci ista oddam za niego. No jak to nie? Znaczy, Greg, jeżeli masz w tym plecaku rzeczy, tutaj na przykład, Rafał Ślubowski, jeżeli masz tutaj w ten plecak mój, do tej postaci, no to ten cały plecak przepada. Nawet tylko te to, co masz tutaj, można podnieść. Ale jeżeli masz przerzucone itemy do innego plecaka, to... Jeszcze raz dera, dera, dzięki za suba. Wielkie. Tak na oryginalnym Rafał Battle.net gram. Nie ma sprawy, Toni. Gram tutaj właśnie z kolegą Skubańcem, który już brał udział na streamach. Zapraszam oczywiście wszystkich na Discorda też. Do subskrybowania kanału, wspierania, donatowania. A na oryginale to się dużo, Rafał, nie zmieniło. Nic w sumie. O, Cialis, cześć. Cześć, cześć, witam, witam. Znaczy się, ja gram w swojej prywatnej grze z kolegą, więc... Boty biegają, biegają. Także Rafał, są boty, są. Nawet na hardkorze są i...
Ja bardziej preferuję Daker słowa runiczne. Także... wolę... inne itemki niż te od handlarzy. O, złota arka, fajny łuczek, fajny. Polecam ci, Toni, harmonię sobie złożyć. Nie, runy Daker wszędzie dropią. Na krowach dobrze dropią runy. Na, jak idziesz do bala. Siemka Patryk 96. Gdzie ta Menda się schowała? Menda w znaczeniu bal. No i itemy pod słowa runiczne właśnie się kupuje. Można kupić niektóre u handlarzy w drugim akcie normalu. Pod hełm, zbroję i tarczę. Dobra. Oczywiście, że się opłaca. Jak masz za dużo pieniędzy, to zawsze się opłaca hazard robić. Oczywiście nie w przypadku, kiedy masz za mało siana znowu, nie? Ja mam teraz za mało siana. Najemnik mógłby się z tego ucieszyć. Mógłby dużo przeżywać. Okej, dzięki. No. Spindla też, no. Na światłość, cóż to za miejsce? O, z fanatyzmem, niebezpiecznie trochę.
Dobra, jakoś poszło. Tak. W zasadzie tak, każdy unikat może wypaść z hazardu. Dobrze cię widzieć. Dobra, trochę pogadaliśmy o tym. Trochę pogadaliśmy o tym, jak się wzbogacić. Trochę pogadaliśmy, pokazałem, jak trady robić, czyli na przykład teraz następnym itemem, który będę chciał kupić, to jest torch dla paladyna, który nie jest wcale taki drogi, a powiem wam, że jest bardzo, bardzo wartościowy, ponieważ daje 3 do skilla paladyna, gdzieś między 10 a 20 ALRS i 20 do wszystkich atrybutów, między 10 a 20 do wszystkich atrybutów, mega wartościowy. I robimy sobie znowu następną grę, Nid, Pala Torch. Akurat torcze dla paladyna są dosyć drogie, ale jeżeli będzie miał słaby roll, siedzimy sobie w tej grze, farmimy. I ktoś, jeżeli mamy tam, oferujemy ista albo dwa i w końcu kupimy. Ktoś będzie miał słabego torcza i się zgodzi. Ponieważ coraz więcej jest na rynku torczów, ludzie bardzo łatwo dochodzą do znajdywania torczów i dlatego nie ma problemów z kupieniem. A Nihilus jest już troszkę droższy. Natomiast torcza się najpierw kupuje, dlatego że jest dużo tańszy i jeszcze daje większego boosta tak naprawdę niż Anihilus. Ja jeszcze, jak widzicie, nie mam ani jednego, ani drugiego. Tak, bez znaczenia, Duker. No, w zasadzie Patryk masz rację, że z mocą. Dobra. A więc tak to wygląda. I jaki ja mam kolejność itemów, które kupuję. Najpierw jak mam spiryta i spiryta, to, to tutaj mam tam skradanie się Steela albo Smoka, to najbardziej się skupiam, żeby Chaco zdobyć najpierw. Później, jak już zdobędę Chaco, skupiam się, żeby zdobyć akurat na paladynie, tak? Tego Herolda Zakarum. I później Hoto. Zbroja już nie jest taka ważna. Oczywiście Viper by tu był lepszy. Ale akurat zdobyłem sobie Rafał, spokojnie. Ja sobie wszystko kupię. Znajdę coś i sobie kupię. Tak, oczywiście ja bym hazardu nigdy nie robił poniżej tam 85 poziomu, ponieważ hajsu szkoda też, a rzadko jest taka sytuacja, że masz za dużo hajsu. Ponieważ najemnik przestaje ginąć dopiero w pewnym momencie, tak jak u mnie teraz, kiedy dostał dobry hełm. Więc okej. Okay. Jak już zdobywam taki zestaw itemków, to wtedy, tak jak mówiłem na początku streama, moim celem jest CTA. CTA i później kupuję torcza. No i później już Enigma, tak? Jest takim docelowym itemem dla paladyna na młotki, ponieważ bardzo, bardzo przyspieszy rozwój. Teraz jest taki etap, że muszę dużo wyfarmić run,
na przykład jakichś hajrunów czy czegoś, żeby kupić tą enigmę. Bardzo droga jest. Także zanim zdobędę enigmę, to trochę mi zejdzie i to jest taki najżmudniejszy okres gry. Później już w zasadzie jak się ma enigmę, no to można się przestawić na smitera i iść na uberki sobie. I to jest w zasadzie już końcówka budowy tej postaci. Można oczywiście jakieś sobie kombinować inne buildy. Tesladin jest bardzo mocny. Jest parę fajnych buildów. Natomiast po zbudowaniu Hammera i z Enigmą i no oczywiście jest Arachnid, tak, są lepsze pierścionki, lepsze amulety, no to już jest oczywiście inna sprawa. Natomiast jak już zdobywamy Enigmę, myślimy już o tym, żeby na uberki sobie pójść i robimy Smitera. Za rzadko na nią wchodziłeś, Daker. Nie wchodziłeś na nią i wygasła. Wyjdę do menu i ci pokażę. Ja też mam tą postać, że wygasa za 10 dni. Ale jeżeli zagrasz nią 2 godziny, to ona się już zrobi na 60 dni. Oczywiście, tak jak mówiłem, Patryk 90 na hazard, jak się ma później więcej pieniędzy i hidy i tak dalej i dużo hajsu, to oczywiście, że się opłaca. Już ci pokazuję, Toni, jak ja farmię. Tworzę grę, tak jak mówiłem, Nit Pala Torch, żeby już mogli wchodzić ludzie, z którymi chcę się na przykład dowiedzieć ceny, tak? Nie mam nic na handel, ale już cenę, chciałbym wiedzieć cenę, tak? Ile muszę dać za low. Tworzę sobie grę i zaczynam od tego Szenka. Denoxian King, siemanko. Nie wiem, czy będzie wygasanie. Mi to w każdym razie nie przeszkadza, ponieważ ja jestem fanem szkieletów, ponieważ gram na hardkorze. O. Bonner też jest oczywiście nekro bardzo mocny. Obydwaj ci nekromanci oczywiście dzikiem bazują na wybuchu zwłok, więc dobra. Później idę na Pindla. Szarfa śmierci. Dobrze, no spoko. Fajnie, że nie będzie. Chociaż mi to nie przeszkadzałoby zupełnie. O, jakiś dosyć niezły ring. Dobra, później idę na Travinkal.
trochę się cofnę, żeby najemnik nie zginął. Ile mam damage? Już mam 6000, to jest już dosyć spory damage. O! W końcu coś dosyć fajnego wypadło. Pasek 10 Alres i siła i... talizmany. Wziąłem go? Nie. Dobra. I później idę na Sanktuarium Chaosu, albo Krowy, albo Diablo. Diablo i Bala. Nie będę teraz tego demonstrował. 6K to nie jest jeszcze dużo, Toni, będzie więcej. Czekaj. Do 14-15 tysięcy można wyciągnąć. Damage na... A tutaj na streamie to nie poznajdywałem, a jakieś tam Lidlesy mi powypadały. Nie różni się. Ja tam dużo na razie MF-u nie mam, bo tu mam 100, 150, 100, 175. No to ściągasz ich polem statycznym, dziken, i później ogniem ich dobijasz, nie? O, dziken, dzięki za suba. Musisz... Jest tam, mam taką serię dziken o czarodziejce, jak przechodzi właśnie piekło. Taką właśnie, jak tam widziałeś. Czy jak przechodzi, jak się nią gra, no. Orbem strzelasz w ludzi, którzy mają, nie mają niewrażliwości na zimno, a resztę ściągasz polem statycznym do połowy błyskawicami, a resztę dobijasz ogniem. Albo możesz też grać na błyskawice, ale ja bym polecał na fireballa grać. Także spoko. No i później idę na... Musisz dziken się w mocniejsze itemy uzbroić. O, dzięki Cialis za zaproszenie na Discorda. Tam się wszystko dzieje. Jak chcecie się więcej ze mną porozmawiać, dowiedzieć w tygodniu czy coś, to zapraszam. Tak, ale Duker to wszystko można tak zrobić, żeby wszystko przejść. Mogą mieć na magię. Ja na przykład tutaj mają na magię. Ja nie mogę ich młotkami zabić niektórych potworów. Ciekawe, ile z duszkiem będę miał życia. Tak. O. Dwa 700 życia mam, nie? Chociaż ten duszek to tam nie pożyje za długo, ale... Ale zawsze.
Witam Mateusza Olszańskiego. Siemanko, ponieważ kurczę, tutaj nie przeoczyłem twoją wiadomość. No dobra, kochani, dzisiaj troszeczkę krótszy stream. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. Włączę jeszcze raz podziękowania. A może jeszcze chwilę coś tam wam powiem o projekcie Diablo 2. Zostaną duże zmiany, będą w słowach runicznych. Enigma zostanie wzmocniona znowu. Infinity będzie można w różdżkach robić, jakieś tam będą zmiany w bazach. Będzie można więcej baz używać do niektórych. Musisz użyć innego Dagger wtedy skilla. Dziken, poczekaj, jeszcze nie kończę chwilę, ale w każdym bądź razie w takim przypadku musisz na koszmarze dziken teraz farmić, żeby mieć spiryta i te wszystkie słowa runiczne takie ważne. Trochę pech. Jak będziesz miał pieniądze, to Toni możesz kupić taką różdżkę już od 30 czy 40 levelu. Jak grasz paladynem na ataki fizyczne, to dajesz w zemstę wtedy. Vengeance, taki skill jest. Jak grasz na fanatyzm i zapał, to dodajesz jeden w zemstę. I tak zabijasz niewrażliwości na fizyczne. A jak ja mam młota, to muszę powinienem pięć niebios, ale ja omijam wtedy tylko te drugie sługi. Najemnik ich dobija i najemnik fizykami ich dobija, bo trzeba pamiętać, że najemnik fizykami też dobija, tak? Różne są taktyki. Siemka, Damian Sikora. Niestety będę już kończył. Dziękuję wam serdecznie za wsparcie. Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem w niedzielę o 21:30. Jeszcze raz dziękuję wszystkim serdecznie za udział i jeżeli chcecie ze mną porozmawiać na privie, to na Discorda zapraszam. Tutaj Cialis wkleił linka. Dziękuję serdecznie, Cialis. Dzięki wam jeszcze raz serdecznie za udział i zapraszam na mój kanał. Do subowania, wspierania i tak dalej, siemaneczko, do następnego, no, cześć. Teraz telewizory, laptopy, smartfony, roboty sprzątające, lodówki w super niskich cenach. Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother.
And whether you like it or not, you are also... Ten rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. You are a product of all who came before you.